Słuchajcie mnie, z tym Moskalem to była pomyłka. Pan Kaczyński po prostu się pytał, nie kazał. On tylko się spytał tego Moskala, czy ty mi możesz zaręczyć za tą kopalnię? A ten młody źle usłyszał i się w kopalni zaręczył. Kiedyś to były zaręczyny, kiedyś tak, mój tatuś na przykład. Wyobraźcie sobie, że on pierścionek zaręczynowy to ukrył w ciasteczku. I tak poznał mamusię, bo mamusia była pielęgniarką w szpitalu, do którego przywieźli tą narzeczoną tatusia, która się udusiła tym właśnie pierścionkiem ukrytym w ciasteczku, co tatuś ukrył. Ale dzisiaj, żeby było oryginalnie, to powiem wam, że pierścionek w granatniku trzeba by ukryć chyba. A i tak, żeby zaręczyny były na jakimś wysokim poziomie, to musiałbym jeszcze zwyżkę wynająć. A ja tyle kasy nie mam, żeby na zwyżkę. Ale na szczęście jest już nowa, taka wyrosła tradycja zaręczynowa, że można się w kopalni oświadczać. I nawet powiem wam, że to mi pasuje, bo babcia nawet mi mówiła, że jak ktoś jest brzydki, to po prostu albo narzeczona musi być niewidoma, albo oświadczyć się trzeba pod ziemią. A moja dziewczyna jest widoma i dlatego ja już teraz sobie odkładam kasę powoli na kopalnię, żeby oświadczyny tam zrobić, bo ten Moskal, to nie wiem, czy wiecie, ale ten Moskal nie musiał płacić w ogóle. Tak, Moskal miał płacenie w nosie, rozumiecie? Ale ja głupi nie jestem i wiem, że palec nie jest kilof, a nos nie jest kopalnia. Dlatego ja będę musiał normalnie zapłacić. Bo taka jest prawda, że bogatemu to i byk się odcieli, a brzydki za wszystko musi płacić. Mandaty musi płacić, za seks musi płacić, wszystko musi płacić. Chociaż powiem wam szczerze, że ja to na przykład za seks nie płacę. Bo ja głupi nie jestem, żebym sam od siebie pieniądze brał. Ale powiedzcie mi, czy to nie jest przeznaczenie, że ja mam na imię Bogdan, Bogdanka, i kopalnia też się nazywa Bogdanka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy ja mógłbym z prezesem kopalni rozmawiać? Słucham. A nic, bo chciałem się dowiedzieć, jak długo się węgiel u państwa wydobywa w kopalni. Zadzwoni pan jutro, godzina ranna. I są osoby, co udzielają informacji. Ale nie, no jakie rano? Ja się tylko chciałem się oświadczyć u państwa i nie wiedziałem, w jakich godzinach mogę sobie zaplanować. 24 godziny jest kopalnia czynna na dobę. 24 na dobę, czyli że u was na okrągło można oświadczać się, tak? Tak, to jest całodobowa. Dobranoc. Dziękuję bardzo, dobranoc. Za pierwszym razem ona odebrała, ale od razu tak, i odłożyła. Bo wiecie dlaczego? Oni teraz... Tylko żeby wiedzieć, ile trwają te oświadczyny, to ja muszę sobie teraz taką próbę zrobić. Dobra, uwaga, próbę robimy. Uwaga, czekajcie, start. Zjeżdżam teraz na dół. Klękam i... Będę pieszczony. Kuźwa, musimy przygotowane chyba. Wcześniej bo serwali. I wypluwam od razu je lepiej. Beatko, ty zostaniesz moją Bogdanką. I teraz zobaczcie, to wszystko trwało i ze stoperanem w brzuchu. To wszystko trwało 2,5 minut. I już mamy pierwszy sukces. Zaręczyny były dłuższe od seksu. Oczywiście wiadomo, że teraz jeszcze trzeba będzie doliczyć, bo ona musi dojść jeszcze do tej windy, pan młody musi dojść jeszcze do tego prezesa, żeby tam z kopalni prezes nowy, to lampkę szampana trzeba wypić jeszcze. No i wiadomo, że taka lampka się może zamienić w cysternę nawet czasami, także ze 2 godziny trzeba będzie doliczyć. To teraz sobie to policzymy. Bogdanka wydobywa 33 600 ton dziennie, podzielone przez 24 godziny, bo pracują tyle. To jest 1400 ton na godzinę, razy 2 godziny na oświadczyny i to razy, no 3000 chyba za tonę. O kurwa. Powiem wam, że to jest 8 400 000. To z tego wychodzi, że taniej byłoby się zaręczyć w kosmosie niż w Bogdance. Także trzymajcie się, mnie się wydaje, że lepsze zaręczyny i tańsze by były na sali operacyjnej. Najlepiej w czasie przeszczepu mózgu u pana młodego, który wymyślił takie zaręczyny.